Jak zrobić texture pack do Minecraft 1.20? Zaraz ci powiem. W tym celu wbijamy na stronkę Vanilla Twix i wchodzimy w zakładkę Resource Pack. W dostępnych wersji wybieramy 1.20 i wybieramy wszystkie tekstury, które nas interesują. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to, że nie wszystkie tekstury się ze sobą łączą. Ale spokojnie, stronka da wam o tym znać. Tekstury możecie sobie customizować w jakikolwiek sposób tylko chcecie. Z pewnością można spędzić na tej stronie całkiem sporo czasu. Kiedy wybierzecie już wszystkie tekstury, jedyne, co musicie zrobić, to zjechać tutaj na dół i kliknąć sobie pobierz. Ostatnie, co musicie zrobić, to przenieść stworzony resource pack do folderu z resource packami. I kiedy macie go już dostępnego w folderze, wystarczy go tylko sobie zaznaczyć i voila! Wasz nowy texture pack został wgrany do Minecraft. Koniecznie dajcie znać, która tekstura na Vanilla Twix najbardziej się wam podoba. Jeżeli chcecie więcej takich shortów, zostawcie lajka oraz suba na kanale.